Cześć, w kolejnym vlogu dla niedźwiedzi z kanapy. Dzięki za super przyjęcie poprzedniego filmu, gdzie kupowałem i testowałem nowe buty do biegania. Dzisiaj trochę dodatkowych zakupów, już takich zakupów pod weekendowe wyjazdy, ale o tym za chwilę. Pisaliście też sporo na temat śpiworów, którym się tam przyglądałem w ostatnim filmie. No i ostatecznie na razie pożyczam śpiwór od brata. Będę go testował, zobaczę, czy potrzeba mi czegoś więcej, czy to będzie wystarczające. Także dzisiaj zabieram Was na kolejne zakupy, a potem pewnie już w nocy, na pewno już w nocy, bo już się ściemnia, lecę biegać, z tym, że będzie to nowa koncepcja, nie będę biegł 5 km. Troszkę inne podejście, ale o tym powiem Wam później. Jestem już na miejscu przed sklepem, pierwszym sklepem. No nie będzie to niespodzianką, że wybrałem ten sklep na początku. Muszę znaleźć latarkę. Muszę znaleźć latarkę, która będzie tania i która będzie ładowana przez USB, to najważniejsze. No i dodatkowo tam poza latarką muszę sobie jeszcze kupić rękawiczki i taki kołnierz. A dlaczego? Dlatego, że dałem się Wam namówić i zapisuję się na bieg niepodległości za 3 tygodnie. No i będzie to bieg 10-kilometrowy. A dystansu 10 km nie robiłem bardzo, bardzo dawno. Dlatego też zmieniam swoje treningi biegowe. Ale zanim powiem Wam o treningach, to powiem Wam o tym, że możecie bardzo prosto wspomóc ten kanał. Nie musicie nigdzie klikać, wystarczy, że obejrzycie ten film do końca. Algorytm bardzo to lubi. Dobra, wchodzę do sklepu. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj znaleźć taką latarkę. No jak nie, to będę musiał zamawiać u Chińczyka. No i niestety nie mają tu takich rzeczy, a liczyłem na dział wędkarsko-łowiecki. A po co mi latarka? No jak widzicie, robi się dość wcześnie ciemno, już jest godzina 17:30, słońce praktycznie zaszło. Dzisiaj mamy bezchmurne niebo, dlatego jeszcze jest w miarę widno, ale tak byłoby już ciemno. A zamierzam chodzić po lasach jeszcze przed zimą i w zimę też. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no na pewno będę wyjeżdżał na takie właśnie atrakcje jak bieg niepodległości, tylko że w innych miastach i w innych terminach. A i może jakieś schronisko górskie się zaliczy. Dobra, ja szukam dalej, a póki jeszcze mam chociaż trochę słońca, chociaż jest trochę widno, to powiem Wam, co z tymi treningami. Biegałem do tej pory po 5 km, skracając sukcesywnie czas. Tam zaczynało się od 40 kilku minut. No, ostatnio przebiegłem to w czasie 35 minut. A bieg 10-kilometrowy docelowo myślę, że powinien trwać około godziny, trochę ponad godzinę. Ale na potrzeby, że tak powiem, swoich analiz będę biegł równą godzinę i będę takie treningi godzinne powtarzał. Zacznę dzisiaj od niskiego tempa, żeby tę godzinę przebiec, a ile przebiegnę kilometrów, no to już będzie kwestia mniej istotna. Dajcie znać w komentarzach, czy takie podejście jest słuszne i czy ma rację bytu. Ogląda mnie trochę osób z większym doświadczeniem niż moje, dlatego liczę na jakieś wsparcie merytoryczne. A i słyszałem też o aplikacjach, które pomagają przygotować się do jakichś biegów, w takim sensie, że tam każą na przykład w danym dniu przebiec nawet jakiś mały dystans, byleby utrzymać tą formę, czy tą formę rozwijać w odpowiedni sposób. No ja osobiście nigdy nie korzystałem, jak macie jakieś polecenia, to dajcie znać. Skoczyłem sobie jeszcze po drodze do Obi, no bo tak się zastanawiałem, jest tutaj taki punkt właśnie dorabianie kluczy i tam jeszcze mają różne produkty takie podchodzące pod militarkę taką softową. No i ceny tak samo jak w galeriach, kurczę, nie wiem skąd się biorą te ceny. Latarki na paluszki za 80 zł. A latarki na USB od 160, no to jest po prostu coś niesamowitego. W galerii wczoraj, przejeżdżając sobie tam na chwilę, wstąpiłem, no to ceny latarek się od 300 zaczynały. Nie wiem, no podejrzewam, że one są jakieś świetne, że świecą bardzo daleko i bardzo długo, ale ja tak do 5 dych bardziej czegoś szukam. Na początek przynajmniej. No i jestem już na miejscu, zaraz zaczynam bieg. Dzisiaj mi musi wystarczyć taka czołóweczka. Ciekawy jestem, jak mocno będzie świeciła. No ale czołówka to nie jest to samo. A poza tym ta czołówka jest na baterię i to mi też się nie podoba, bo całą swoją, że tak powiem, cały swój zapas energii będę trzymał w bankach energii, które
ułatwiałem dostęp przez USB i po prostu już tego standardu chcę się we wszystkim trzymać. Jeszcze mi taka jedna myśl do głowy przyszła, bo zastanawiałem się, jak robić sobie takie swoje coś a la żele energetyczne, bo ja tych węglowodanów trochę ucinam w swojej diecie, trochę już mi kilogramów spadło, ale nie będę wam dzisiaj o tym mówił. No i brakuje mi tej energii trochę podczas biegania, czymś się chcę wspomagać. I szukałem informacji, jak zrobić coś swojego, podobnego, ale to trzeba tubkować. No wiadomo, w słoiku się tego przecież nie zabierze ze sobą na jakiś bieg do plecaka czy coś. I wpadłem na taki pomysł, powiedzcie mi, czy myślę rozsądnie, czy to jest głupi pomysł, że można przecież do tego używać żeli, znaczy nie żeli, tylko musów owocowych, tych takich dla dzieci, wiecie, w tubkach, dla dzieci czy nie, dla dzieci. One są teoretycznie z owoców, tak mi się przynajmniej wydaje, tam chyba dodatku cukru nie ma. Brzmi całkiem dobrze. Nie wiem, w porównaniu do takiego żelu energetycznego to jest, podejrzewam, ze 2-3 razy taniej. To mnie bardzo nurtuje, ale będę to testował na pewno, bo te 10-kilometrowe biegi, no to na pewno będą mnie teraz dość mocno wykańczały przy tym właśnie niedoborze węglowodanów. Teraz przed biegiem zjadłem tak na szybko banana, bo wziąłem dosłownie co miałem pod ręką. No i nic, no zabieram się do biegania. Aha, jeszcze jedno, odnośnie tych latarek. Sprzedawca nie potrafił mi powiedzieć, czy warto zapłacić tyle za takie latarki, jakie on tam miał. W galerii nie będę mówił, której, w sklepie militarnym, no to tak szczerze mówiąc nawet nie pytałem, bo widziałem, że wchodząc do tego sklepu, to przeszkadzałem sprzedawcy w siedzeniu w telefonie, także nie chciało mi się już z nim za bardzo rozmawiać, no ale tam już były ceny powyżej 300. Dajcie znać, czy w ogóle warto za coś takiego tyle płacić. No może nie 300, ale te 100 zł za dobrą latarkę byłbym w stanie dać, ale mam takie podejrzenie, że mogą być to po prostu zwykłe chińskie latarki, które na chińskim portalu kupię pewnie z 5 razy taniej. Dajcie znać, czy jest sens przepłacać za takie latarki. No nic, jestem bardzo ciekawy, jak dzisiejszy bieg, dokładniej ile kilometrów zrobię w ciągu godziny. Obstawiam, że koło 8. To myślę, żeby mnie tak na dzisiaj zadowoliło, bo będę sobie truchtał bardzo powoli. Jak będę potrzebował zrobić przerwę, to zrobię przerwę. Dzisiaj tak totalnie na chillaucie, byleby godzinkę przebiegać. Odezwę się do was albo w trakcie przerwy, jeśli sobie ją zrobię, albo już po biegu. Także widzimy się za chwilę. Zrobiłem sobie chwilę przerwy dosłownie w 40 minucie, bo musiałem sobie poprawić buta. Znowu mam problem, że delikatnie mi palce u nóg zaczynają cierpnąć. No, jeszcze te buty nie są tak rozchodzone, jakbym chciał. Daję sobie dosłownie minutkę, zegarek zatrzymany i lecę dalej. Jak z czasem, nie będę wam na razie mówił, ale nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Jest, wybiła godzina. 7 kilometrów, 7 metrów. Już idę do światła. Zakładałem, że fajnie by było, jakby było 8 km. No, niestety się nie udało, ale to założenie było też takie luźne, bo nie wiedziałem jeszcze tak naprawdę, czego się spodziewać. Czołówka, bardzo fajna sprawa, jak się czasem w coś ciemniejszego wbiegnie, to żeby sobie nóg nie połamać, polecam. Ta nawet dobrze świeci. No i będę się uwijał, bo zaraz się wychłodzę i będzie mi zimno. 5 km przebiegłem w 42 minuty, czyli jest to słaby czas tak naprawdę jak na mnie. Jest to czas, z jakim zaczynałem swoją przygodę z powrotem do biegania. Wtedy musiałem robić dużo przerw, wtedy kondycja nie pozwalała tak naprawdę na raz tego przebiec. Ciężko się biegło ogólnie. Dzisiaj było łatwo do tych 5 km, ale uwierzcie mi, po 42 minutach coś się zaczęło dziać i to jest chyba znak, że dobrze sobie dobrałem tą taktykę, żeby biec dystans czasowy, a nie kilometrowy po godzinie, dlatego że chyba mój organizm się przyzwyczaił do tych około 40 minut biegania i do tego momentu było spoko, ale po tych 40 minutach pojawił się dość mocny ból w plecach, nie kręgosłupa, to tak pod łopatkami, bardziej jakby ból pod mięśniami szerokimi pleców i ja z tym bólem się już zmagałem po Run Magedonie, po Harachowie, nie dawał mi on żyć dosłownie. Dzisiaj się pojawił, tak jak mówię, po 42 minucie, dlatego te ostatnie 2 km, z tego co widzicie pewnie tutaj z boku, no już trochę odstawały, już były słabsze. Podsumowując,
Godzinne treningi to coś, co teraz musi wejść mi w rutynę. Muszę zwiększać dystans, jaki przebiegnę w tę godzinę, ale myślę, że z utratą wagi będzie to szło automatycznie. Słuchajcie, zostańcie ze mną jeszcze do następnego ujęcia, bo zajrzę do telefonu i zobaczę, jak pułap tlenowy, dlatego że ostatnio zauważyłem, że się podniósł. Tutaj jest VO2 Max. 28, zaczynałem od 26 i to było bardzo niedawno. Także na razie pułap tlenowy stoi w miejscu, ale w sumie to dobrze, bo razem ze wzrostem pułapu tlenowego wzrastają też prognozy czasów na różne dystanse i tutaj niestety, ale jestem sporo za tymi czasami jak na razie. Przez moją wagę, no nie ma co ukrywać. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Śledźcie moje postępy i tak jak ja, wstańcie z kanapy i zacznijcie coś robić dla swojego zdrowia. Cześć!